Witam, witam Was, kochani moi rodacy. Chciałabym Wam tutaj zapodać fajny kanał, który jest kompilacją pracy Pawła Zalubinecki, który prowadzi swoje kanały Świadoma Żaba i Ekstremalna Prawda Nie dla Każdego. Świadoma Żaba był to pierwszy kanał, stary jego kanał, gdzie tam są pokazane rzeczy, jak się bronić przed okupacyjnym systemem, między innymi. Dużo takich różnych ciekawych rzeczy znajdziecie. Na Ekstremalnej Prawdzie Nie dla Każdego znajdziecie bardzo dużo różnych fajnych rzeczy dotyczących nieposądryzmu. A tutaj jest kanał, który jest taką kompilacją niebocentryzmu, wiedzy o niebocentryzmie, wiedzy, prawdziwiedy, która została przed nami bardzo ukryta przez antyludzki system, że tak powiem. A robi to dlatego, iż na tym TikToku jest pełno filmików, wysyp filmików ostatnimi czasy, czyli ludzie wam boją się, że takie filmiki produkują, zakrzywiając obraz rzeczywisty, przykrywając niebocentryzm po raz kolejny. Wykorzystując obrazki z niebocentryzmu i wkładając je do płaskiej ziemi i mówiąc, że to płaska ziemia. Dlatego czuję się w obowiązku również zareklamowania, promocji kanału Rozmówki Niebocentryczne. Zajawka ta będzie dotyczyła pierwszego odcinka. Za chwilkę wam włączę i żebyście powzięli, przepraszam wiedzę. Przepraszam, że kuziwa tak ręką się, moja ręka drży, ale trzymam telefon w ręce. I musicie mnie tego wybaczyć. To nieważne jest, uważam. Najważniejsze, żebyście mogli tam sobie przejść i na spokojnie na tym YouTubie pooglądać ciekawe rzeczy. Uważam, że powinniście odkonywać prawdę, prawiedzę. Zarówno Paweł Pseudokinecki, który posiada te wspomniane dwa kanały, Ekstremalna Prawda Nie dla Każdego oraz Świadoma Żaba oraz ten człowiek, który postanowił zrobić kompilację o niebocentryzmie, czyli nazwa rozmówki niebocentryczne, swoją wiedzę oparli na pracy Szczytyńskich z Królewski TV. Z tym, że tu od razu chciałabym zaznaczyć, iż Szczytyńscy przyszli, gdzieś skręcili gdzieś indziej, na inną stronę już. Wcześniej, gdy nagrywali, przepraszam, najpierw Mariusz nagrywał, później Wiola do niego dołączyła, obecnie z jego żoną, to te materiały o niebocentryzmie miały zupełnie inny wydźwięk. Dziś brak słów. Dziś oni wam nakazują widzom, żeby czekali na coś, na działania Atta, na dary od Atta, ale w międzyczasie antypolski system na przykład ma was dojeżdżać, ma dojeżdżać tych widzów, ma ich grabić, ma ich niszczyć, a widzowie mają siedzieć i czekać z nóżką na nóżce. Nie mają się bronić, nawet formalnie nie mają prawa się bronić, tylko mają czekać. I jeszcze ośmieszają właśnie instrukcje obrony, czyli wypowiedzenie posłuszeństwa nielegalnej administracji. Mało tego, no i chciałbym jeszcze wspomnieć, iż państwo szczytyńscy wyjechali do Holandii 4 lata temu i korzystają z dobrodziejstw holenderskiego systemu. Mówiąc wam, że macie czekać z nóżką na nóżce, macie płacić haracze i tak dalej. Czyli okupanta wspierać, niech puchnie, a wy będziecie przymierać głodem. To chyba jest nie tak coś. Uważam. Osobiście uważam, iż... Przepraszam, że tak mi się odbija światło. Osobiście uważam, iż należy się bronić formalnie i nie dawać się gnębić i grabić tym, którzy podszywają się pod urzędników państwowych. Bo jak wiecie, już ci, którzy zapoznali się z moją twórczością na TikToku, nie ma administracji państwa polskiego, jest tylko podszywający się twór, który ma za zadanie nas grabić i niszczyć nasz naród. Bardzo zapraszam was. Witam wszystkich na kanale Rozmówki Niebocentryczne. Pozdrawiam wszystkich szczerych niebocentryków, a w
zasadzie wszystkie polany w polu Atta i macierzy. I to przebudzone, i to jeszcze uśpione. Te mapy, które będą zamieszczone na rozmowach niebocentrycznych. Chciałbym podzielić się ze wszystkimi, którzy zechcą mnie wysłuchać, moimi przemyśleniami dotyczącymi naszej prawdziwej historii i tożsamości, czyli szeroko pojętego niebocentryzmu. Podstawą moich rozważań w różnym etapie i w wielu wątkach jest praca państwa szwedzkiej, której to w zasadzie zawdzięczam życiem. Postanowiłem zabrać głos w zasadzie czystego altruizmu do dobrostanu wszystkich sióstr i braci. Bo wszak my wszyscy jesteśmy dziećmi jednych prarodzicieli, Atta i macierzy. Wiem coś, do czegoś doszedłem. Zadawałem pytania, drążyłem jak nornica ryjówka i z czasem wraz z rozwojem świadomości zaczęły pojawiać się odpowiedzi, którymi to chcę się podzielić ze wszystkimi. Moje życiowe motto to, czego nie akceptuję z automatu, lecz też niczego z automatu nie odrzucam. Doprowadziło mnie naprawdę daleko. Czyli... Tutaj skończę, więc zapraszam Was od pierwszego odcinka, to jest już drugi odcinek. A ja Was zapraszam od pierwszego odcinka, a tym pierwszym odcinkiem jest... Przesuniemy, o, o, to jest. To jest Atta Pałac. Ziemi duch szedł dołem do. Najlepiej to widać właśnie z gór. Przepcie, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Obudź słuch, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś. I na tym zakończę. Także serdeczności, ściskam Was mocno i miłych chwil z powzięciem prawiedzy. Trzymajcie się cieplutko, czołem, wiwat Polska, wiwat naród polski, wiwat Polany, nigdy się nie poddamy. Cześć!